Witajcie, Gladius z tej strony. Zazwyczaj jeździmy po całej Polsce, żeby znaleźć interesujące osoby, osoby, które mają ciekawe pasje, które mają ciekawe historie, prawda, dotyczące ich życia albo życia ich bliskich. Tym razem ciekawa persona pojawiła się u mnie bezpośrednio w domu, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Z nami jest Ryszard Szczepański. Tak się złożyło z moją skromną osobą, że ćwiczę karate od 70 roku. Od 1970 roku. Pierwsza forma tych ćwiczeń, to trudno to było sprecyzować, jakie jest to karate stylowe. To było takie na zasadzie analogii, czyli jeśli jest technika do przodu, to musi być do tyłu, jeśli jest kolanem, to musi być łokciem i tak dalej, nie? Natomiast początki były takie, że pierwszą osobą w ogóle w Radomiu, która ćwiczyła karate, to był mój starszy brat Wojciech Szczepański, 5 lat starszy, i on mnie tak jakby powolutku zainspirował. I pamiętam, jak w mieszkaniu na ulicy Osterwy w Radomiu, w mieszkaniu z pokoju z kuchnią, gdzie mieszkali rodzice, ja, brat pięcioletnio starszy i siostra o 2 lata starsza. I my żeśmy z bratem ćwiczyli w kuchni. I w kuchni była przymocowana taki przyrząd, to się nazywał do utwardzania makiwara. I to był taki... Tak drążek czy... Nie, nie, to było taki... z podkładu kolejowego wystrugane jakby na pół. Wywiercona była dziura w ścianie, tak, dziura. Włożony był taki bolec, taki też od kolejowy, i to było zacementowane. Na to szła makiwara. Skontrowane było to śrubą. Mogę pokazać, tak? I się stało przed makiwarą. I ona była, w tamtych czasach myśmy takiej wiedzy nie mieli, to były początki, nie było literatury, nie było niczego. Więc ta makiwara była na stałe przymocowana do ściany. Jak się uderzało w makiwarę, to po ścianie szły drgania i sąsiadka z góry, taka pani Piwońska, przychodziła do mamy, mówi: pani Szczepańska, co to się dzieje, nie? No i te uderzenia, ale o co chodzi w tym wszystkim? W jaki sposób człowiek zdobywał wiedzę, nie? Uderzałem w makiwarę, czułem, że mnie głowa boli z tyłu. Jak to? Tak, zwracam się do brata, mówię: Wojtek, a ciebie też boli? Mówi: też mnie boli. I doszliśmy do wniosku, że makiwara musi pracować, poruszać się w przód i w tył. Czyli nawet jeśli ona jest dębowa, i owinięta filcem, naciągnięta skórą i się uderzało, to ona musi pracować. Wtedy te drgania, nie ma sprzężenia zwrotnego, te drgania nie wracają, a one wracały, te drgania, część szła po ścianie, a część wracała i kumulowała się akurat w głowie. Chodzi o energię, tak? Energię, tak. To była zasada sprzężenia zwrotnego. No i to były jakieś takie początki. W 75 roku nawiązaliśmy kontakt ze stylem Kyokushin Karate z Andrzejem Drewniakiem w Krakowie. Ja w systematyczny sposób przyjeżdżałem do Krakowa na zajęcia, wspólne treningi z Andrzejem Drewniakiem. I w 76 roku były Mistrzostwa Polski w Krakowie zorganizowane w Nowej Hucie i ja tam po raz pierwszy zdobyłem Mistrzostwo Polski w kategorii średniej. No, gratuluję. Dziękuję bardzo. To był 76 rok. W 77 Radom organizował Mistrzostwa Polski Karate i to było tak, że na 4 kategorie wagowe myśmy zdobyli 3 z 4, 3, no czyli w kategorii lekkiej, średniej i w kategorii open. Open kategoria otwarta, w której ja startowałem, i w open startowały osoby, które mogły więcej ważyć, wzrostowo być wyższe. Nadawałbym się. Bezsprzecznie, tak. Nadawałbym się, zdecydowanie bym się nadawał. No i myśmy zdobyli 3 pierwsze miejsce, czyli tak, Jarek Burzyński, mój uczeń,
w kategorii ciężkiej. Waldek Witkowski, znakomity chłopak, miał predyspozycję i miał naturalną siłę, niewyobrażalną naturalną siłę. Tak, ja się z czymś takim nie spotkałem. I ja zdobyłem w kategorii Open, czyli na 4x3. No i Radom drużynowo zdobył mistrzostwo Polski i to był ten czas, kiedy to był taki największy boom na karate. A w Radomiu ponad 1000 osób ćwiczyło. Ja prowadziłem 5 grup dziennie. Ile 1000 osób ćwiczyło ponad karate w Radomiu? W Radomiu. To był taki czas. A to było zamiłowanie raczej do filmów z Bruce'em Lee, że nagle ludzie postanowili, nie wiem, zacząć ćwiczyć te karate, bo zobaczyli po prostu, co można robić dzięki temu karate. Jak to wyglądało? Z Bruce'em Lee to jak byłabym, powiedziałbym tak, druga fala, czyli koniec 70., początek 80., jak te filmy z Bruce'em Lee wchodziły, to jakby druga fala poszła tego wszystkiego i ta fala z końcem lat 90. już powolutku zanikała. Ponad 100 tysięcy osób ćwiczyło karate w samym stylu Kyokushin, a jeszcze był styl Shotokan i styl i koreańskie Taekwondo. A, też. Nogi chyba bardziej. Krajewski ćwiczył Jerzy w Lum Blinie. Jeśli chodzi o Kyokushin, to ja w Radomiu, Andrzej Drewniak w Krakowie. Wówczas był jeszcze silny ośrodek Gliwicki, Gliwice, Bytom, tam Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wrocław. Oczywiście w Gdańsku był Ficek. No był wiele osób, a w stylu Shotokan to był Leszek Drewniak świętej pamięci, który później był w Gromie, Przemysław Ilukowicz, Włodzimierz Kwieciński, Łódź, Przemysław Ilukowicz, Poznaw. To nazwiska Poznań. W ogóle jakoś do mnie docierają, może dlatego, że jestem z młodszego pokolenia. Kaziu, to prapoczątki karate w ogóle w Polsce. Szkoła w Radomiu kiedy w ogóle powstała? Dokładnie. Tak jak wspomniałem, początki były rok 70. Kyokushin karate to od 75 roku. Ale przyznam szczerze, forma karate sportowego, ja się w tym męczyłem. Męczyłem, bo miałem taką naturę, że poszukiwałem zawsze wiedzy. Poszukiwałem, wiedziałem, że to się na tym wszystkim nie zamyka, że jest potężna wiedza. I rzeczywiście ta wiedza potężna jest. Początki to są Indie, Chiny, Korea, Japonia dopiero. Na samym końcu, czyli transformacja, powiedzmy, jakby wiedzy, kultury, sztuki walki, cała transformacja, ale potęgą były Chiny, gdzie w Chinach, Chiny się dzieliły na Chiny północne i Chiny południowe, czyli północne Chiny preferowały tak zwane twarde style, kempo. Twarde style. Przestraszyłem się teraz. Twarde style, natomiast południe Chin to miękkie style. Nie? Czyli twardy styl. Siły przeciwnika za pomocą tych właśnie ruchów takich delikatnych. Miękkich, tak. I pracy z energią wewnętrzną. I ja poszukiwałem. I tak jak wspomniałem, w Kyokushin się dusiłem, mogłem przez jeszcze kilka lat startować, brać Mistrzostwo Polski, bo akurat się tak czułem. Natomiast mnie to nie bawiło. Nie bawiły mnie nigdy w życiu stopnie. One nie mają nic wspólnego, a dzisiaj nie są adekwatne w żaden sposób. Do umiejętności. Do umiejętności, do wiedzy. Zrobiono z tego komercję. Bo ty masz trzeci dan z tego, co rozmawialiśmy. Trzeci dan. Ale powiedziałeś, że już umiejętności masz znacznie wyżej, więc i tak jak tutaj rozmawialiśmy poza kamerą, warto to dodać, uzgodniliśmy, że jednak te dane tak naprawdę zostały stworzone tylko i wyłącznie dla zawodów. Dany to jest jakby system gradacji stworzony i dla zawodów, i dla komercji. Czyli dla całej struktury rozbudowania wpływów. Czyli to jak miał ktoś na przykład, jak w stylu Kyokushin,
Był pan Luke Hollander, u którego miałem przyjemność zdawać w 1976 roku na pierwszy dan w Grudku nad Dunajcem. Zdawałem ja, Józiu Pietras, Jerzy Wójcik świętej pamięci i Sańka Taniuszkin z Moskwy, który studiował wówczas w Krakowie. Nasza czwórka zdała, myśmy zdali na ten, ale pan Luke Hollander miał siódmy dan i ten siódmy dan z racji gradacji, że był siódmym, był jednocześnie szefem Europejskiej Unii Karate Kyokushin. Więc te stopnie jakby powodowały tą gradację, że wyższy stopień to wyższa funkcja i tak dalej, z którą się wiązało to, że te stopnie dane mógł pan Luke Hollander nadawać w Polsce, w innych państwach. Adolf Łukasik z racji pełnienia swojej funkcji i ponieważ bardzo dużo osób ćwiczyło karate w Radomiu, jakby złożył mi propozycję, że po wojsku mówi, no co ty będziesz robić? Ja ci proponuję milicję, będziesz mógł w milicji sobie ćwiczyć to, co lubisz i jednocześnie będziesz miał pieniądze za to. Nigdzie takich warunków nie dostanie. Rzeczywiście tak było. Ćwiczyłem, mogłem rozwijać to. Natomiast to był bardzo trudny czas. To był specyficzny czas. To było przed wprowadzeniem stanu wojennego. Początek lat 80. wyjechałem z Radomia do Wrocławia. Jeszcze we Wrocławiu byłem w plutonie specjalnym. Ja miałem bardzo dużo do zaproponowania tam, ponieważ tu w Radomiu byłem dowódcą drużyny specjalnej i moje wyszkolenie w tamtych czasach było na bardzo wysokim poziomie. Nie to, żebym ja się chwalił, bo nie czuję tego, nie mam takiej potrzeby, ale uznanie było, uznanie było i przełożeni mnie jakby oceniali tak. We Wrocławiu, jak się tylko pojawiłem, to kupa ludzi wokół mnie. I w plutonie, i na zewnątrz, a Ryszard Szczepański do Wrocławia przyjechał, wszyscy mnie w Polsce znali. Więc z łatwością mogłem tam założyć klub karate. Początkowo Kyokushin, później go przebranżowiłem na Goju-ryu. Ale wrócę do tego, że do 1984 roku, do kwietnia byłem w milicji. Zwolniłem się na własną prośbę, czego mi nie wybaczono do dnia czemu, dzisiejszego. Czemu właśnie? Zwolniłem się, ponieważ przeskakiwałem tam wszystkich naście razy. Wśród przełożonych pojawiła się zazdrość. Ja byłem praktykiem, ogromnym praktykiem i ciągle pracowałem nad sobą i ciągle wymagałem od siebie bardzo dużo. I od tamtej pory, od 84 do 90 roku nie mogłem dostać pracy we Wrocławiu. Oficjalnie pracy nie mogłem żadnej dostać. Więc wyjechałem w 86 roku do Australii, do siostry, która 2 lata starsza ode mnie. Ona była po wypadku, mieszkała w miejscowości Newcastle. To jest 170 km na północ od Sydney, stan Nowa Południowa Walia. Takie miasto na poziomie 250 tysięcy, jak Radom. Tylko wszędzie domki, 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 centrum handlowe w Hamilton. Na Everton Street mieszkałem, ale siostrą jeździłem, było bardzo dużo klubów różnych, po różnych liniach walki. I będąc w tych klubach, w jednym, drugim, trzecim, mówię tu źle, tu słabo i trafiłem na Goju-ryu. Trafiłem na Goju-ryu do Pete Oberker, to był szef Okinawa Goju-ryu na całą Australię, posiadał wówczas 4. dan. No i siostra mnie przedstawiła jako 3-krotny mistrz Polski. Pite tak, no... Aha, zobaczymy, co ten mistrz potrafi. No i zaprosił na trening. No i ćwiczyłem. Pierwszy trening to było dla mnie przeżycie. Ja się szybko zorientowałem, że moje techniki w ramach Kyokushin karate były porozrzucane. Były troszeczkę, nie powiedziałbym nieskoordynowane, bo one były skoordynowane, ale nie były tak czyste, nie były tak szlachetne, jak to w Goju-ryu. Każdy ten ruch był dopięty, idealnie dopięty, każdy ruch.
Więc szybko się zorientowałem, że będzie mnie to kosztowało sporo pracy. No, ja się tej pracy poddałem. Natomiast czekała mnie niespodzianka na koniec pierwszego treningu, ponieważ w tym stylu go-dziu, go znaczy twardy, dziu miękki, twardo-miękki styl. Więc zawierał elementy i twarde, i miękkie. Jest taki w Chinach znany ten system Wajdan i Neidan. Wajdan to ten twardy, tak jak mówiłem, twardy system, a Neidan jest miękki, zsynchronizowany z oddechem i z pracą z energią, kumulujący energię do siebie i powodujący rozwój wewnętrzny. Ja mówię skrótem myślowym, zaraz, bo to jest... Ale to zaraz tak, to ten twardy to raczej do ataku, a ten miękki raczej do samodoskonalenia siebie, z tego co rozumiem. Więc jest tak, miękkość to jak się wyprowadza ruch, czy technika ręczna, czy nożna. W ataku, w obronie jest miękki, rozpoczyna miękkim. Jak się łączy z drugą techniką, z przeciwnikiem, staje się twardy, czyli jest moment napięcia. Napięcia mocnego. A no i to powodowało, że oni mi tam w Australii podstawili taką osobę, z którą nikt długo nie mógł wytrzymać. Więc pierwsze ruchy. Zobaczmy, co Polaczek potrafi. Tak, pierwsze ruchy, raz, dwa, ręka o rękę. Po pierwszych dwóch ruchach zrozumiałem, jak jestem daleko w tyle, jeśli chodzi o system utwardzania. Bo mnie się wydawało też, ego w tamtym wieku młodego człowieka jeszcze mnie tak kręciło, że o, trzykrotny mistrz Polski. Ja nie dam rady. Ja nie socjalizmu, dam rady. Ja nie. Ja nie dam rady. To tylko jedno. Mimicznie tego nie pokazałem. Patrzyłem w oczy partnera. Natomiast od czasu do czasu wzrok mi uciekał w lewo i w prawo, także kontrolowałem. Larry Kacef, Peter Oberker, Henry Glenn mieli tak buzie, się śmieli, ile ja jeszcze wytrzymam. Ja już nie mogłem wytrzymać. Po kilku ruchach to było tak, jakbym dostał rurką stalową wydrążoną w środku. Ból niesamowity. Mimika mi nie pozwalała, no nie pozwalała na to, żeby pokazać, że jestem rozklejony, że robię grymas twarzy, że moment i schowam ręce. Nie było czegoś takiego. Ja to wytrzymałem. Wytrzymałem z trudem, wytrzymałem. Ale ciekawa rzecz, jak to zadziałało na partnera. Sprzężenie zwrotne poszło w tą stronę, że to on zgłupiał, nie ja. Ja odczuwałem ból, niewyobrażalny ból. Ale on, u niego się pojawiało zwątpienie, jak to? On tyle wytrzymał, nikt tu w sekcji, tylu ćwiczących, tyle lat, nikt nie wytrzymał tyle, a ja wytrzymałem. I tak, co mnie dawało mi pewną satysfakcję, jak tak kątem oka znowu w lewo, w prawo i widzę, że ten śmiech nie był już taki. I Peter w którymś momencie przerwał i Australijczycy się potrafili zachować. Świetnie się zachowali, bo w kółko i wszyscy bili brawo. Oczywiście konsekwencje tego były bardzo korzystne dla mnie. Korzystne, bo Peter zorientował się w przekroju treningowym, że ja jakieś tam mam umiejętności. On był czasowo pozamykany i złożył mi propozycję, żebym ja prowadził grupę taką średnio zaawansowaną, takich starszych na motocyklach, co jeżdżą. Harley'owców. Czy ja bym chciał taką grupę. Złożył propozycję, ja powiedziałem tak. Ale jeszcze wrócę do następnego dnia. Na następny dzień trening, ja się budzę, a odtąd dotąd granatowe ręce. Granatowe ręce. Nie mogłem tymi rękoma ruszać bardzo. To i siostra mówi, słuchaj, no dzisiaj trening, czy ty idziesz na trening? Przecież ty nie możesz. Idę. Poszedłem na trening. To też miało swoje odpowiednie przełożenie. Oni widzieli ten granat u mnie wszystko. No i prowadziłem grupę taką, tak jak wspomniałem, średnio zaawansowaną, taka, która się zjeżdżała po to, żeby ćwiczyć troszkę dla zdrowia, tak bardziej rekreacyjnie, w żaden sposób ani wyczynowo. No i to ja miałem dwa razy w tygodniu z tą grupą za bardzo dobre pieniądze, za $250 na tydzień. Peter mi to złożył propozycję. Gdzie średnia płaca w Australii miesięczna była od 1700 do 1800,
za tam 8 godzin, nie? Jak tam w jakiejś firmie pracowali, BHP, bo była taka znana firma w stoczni w Newcastle, nie, w takiej firmie, to takie mniej więcej, to siostra mówi, słuchaj, ty się no nie przyznawaj bardzo Polakom, bo to zaraz Już tam będą jakieś jakieś... niesmaki, typowe polskie podejście, No taki niestety gdzieś tam w genach, gdzieś to mocno tkwi. I to spowodowało, że dalej miałem kontakt. I kiedyś Peter nas zaciągnął, raz w tygodniu nas ciągnął na różne walki do różnych szkół. I gdzie nas ciągnął na te walki, to w walkach rzeczywiście ja wygrywałem. Co Peter był przeszczęśliwy. I kiedyś byliśmy u takiego Hana, Jun Han, w Newcastle, który prowadził kung fu. Prowadził kung fu. No i nas było pięciu, każdy z nas miał po dwie walki, ja swoje dwie wygrałem. Larry Kace wygrał jedną, Glenn jedną, pozostali przegrali. No i na koniec spotkania ten mistrz Chińczyk mówi, że on ma jeszcze swojego najlepszego ucznia, kto by chciał z nim walczyć. I ten Chińczyk jak uśmiech miał taki. Oczywiście wszyscy Banan. głowy pospuszczali. Ja nie mogłem spuścić głowy, bo ja i tak wiedziałem, że Peter wskaże na mnie. Wskazał na mnie. No i ja walczyłem z nim. Prawie pół godziny, tak to czasowo mniej więcej wyglądało. Nie mogłem się do niego dobrać w żaden sposób. Szybki, znakomity technicznie, znakomity, no nie pozwala mi z ręcznymi technikami bardzo wejść, z nożnymi też nie. I ja osobiście uważałem, że ja tą walkę przegrałem. Han ocenił to jakby, no może troszkę inaczej. On ocenił może jeszcze od innej strony. On już nie żyje wiele, wiele lat. Ocenił tak jakby w mojej osobie odkrył, że się może ze mną czymś podzielić. I on po tym wszystkim mi zaproponował, żebym wpadał od czasu do czasu do niego i on mi pokazywał punkty na ciele ludzkim. Punkty akupresurowe. Czy to prawda, że tutaj gdzieś tutaj? Tak, nie, całe ciało. Ono ma 650 punktów na całym ciele. Nie, pokazywał mi zasady akupresury, refleksoterapii, pracy na stopie. Nie, o wielu rzeczach mówił. To mi bardzo pomogło, tak jakby odczuwał, że ja takiej wiedzy potrzebowałem. Ja jej bardzo potrzebowałem. Bardzo. Ja byłem przeszczęśliwy cały. Nawet Godziuliu mnie nie interesowało już. Interesowało mnie to. Oczywiście wróciłem do Polski, prowadziłem Godziuliu, rozwijałem Godziuliu, ale nie, no nie czerpałem satysfakcji. To były początki Godziuliu, początki lat 90. Ludzie nie mieli pieniędzy. Z karate nigdy nie było pieniędzy, bo to nie była dyscyplina olimpijska jak zapasy, judo, dofinansowania, zawody, starty. Trzeba było to tworzyć, często wkładać swoje pieniądze. W 90 roku założyłem firmę ochroniarską we Wrocławiu, ona była też jedna z pierwszych firm, nazywała się Busi. Chroniłem wiele obiektów we Wrocławiu, początki były bardzo A dobre jakieś dla mnie. osoby tak samo, takie znane bardziej mniej. Jak? Jakieś Przepraszam. osoby tak samo, bardziej znane mniej ochronialiście. Ochraniałem w swoim czasie. Początek lat, to był 90 rok, to był listopad. Grotecki, reżyser teatralny i filmowy w Hollywood, który z Wrocławia pochodził i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do Hollywood, a jego syn prowadził firmę Ampol Film w Londynie. I to były początki mojego biura, gdzie ja siedziałem pod telefonem pierwszy miesiąc, bo Z nadzieją. miałem wspólnika jeden miesiąc, zero. Koszty utrzymania biura. Drugi miesiąc, zero. Trzeci, zero. Ten mój Wiesiu Kubiński spanikował cały, mówi, słuchaj, ja nie widzę już szans, już kończymy. I ja tak siedzę przy biurku, dzwoni telefon. Dzwoni telefon, podnoszę, przedstawia się Grodecki.
Ampol film z Londynu, czy firma ochrony? Tak, firma ochrony. Ja się przedstawiłem, no mówi, jestem proszę pana na lotnisku we Wrocławiu, czy mógłby pan przyjechać, byśmy sobie porozmawiali. No i oczywiście pojechałem. A w jaki sposób pana poznam? No wie pan, no długie włosy, okulary, ja tam się rzucał, będę w oczy, nie? Jak to artysta. Rzeczywiście, zachodzę, jest taka osoba, przedstawiłem się, usiedliśmy przy stole, od słowa do słowa, od słowa do słowa, pod stołem mówi, wie pan, ja tam mam taką teczkę, ale ta teczka jest pełna. Lizaków. Lizaków, tak. Lizaków. I czy pan by się to podjął, w jaki sposób by to wyglądało, więc ja mu przedstawiłem wariantowość. W jakim wariancie, bo w zależności od wariantu koszty, ile osób, tak, koszty, musiałem to automatycznie skalkulować. No i to był strzał w dziesiątkę. Ja go chroniłem, a jednocześnie on przyjechał z Londynu z misją taką, ponieważ na polskim rynku, to był początek lat 90., był ten cały spadek, ta transformacja potrząsnęła całą sferą społeczną, artystami, wszystkimi po kolei. Więc on jakby nawiązywał kontakt wytwórni wrocławskiej, filmowej, która się znajduje naprzeciw ZOO we Wrocławiu. Tak, byłem. No więc, on chciał z tymi z aktorami porozmawiać, złożyć im oferty, zaliczkować jakieś pieniądze i ściągnąć ich do Londynu, bo znakomici polscy artyści za dużo niższą cenę niż tam. Więc on sobie tak jakby to znalazł. Oczywiście ja się wywiązałem w 100%, on się wywiązał. Jeszcze na koniec mi dał $1000 ekstra. Po wszystkim uścisnął rękę. Ciekawa sprawa, bo mówi, panie Ryszardzie, zjeździłem świat cały, różne ochrony, od pana naście razy droższe, ale z panem mi się pracowało najlepiej. I to była cała satysfakcja, oprócz pieniędzy, cała radość z tego. Więc to były początki, to pozwoliło nam, mnie i wspólnikowi, dać zastrzyk finansowy na dalsze. No i zaraz 91 rok, to się pokazały kolejne filmy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tak do 90, końca 7 roku było w miarę nieźle. I zarabiałem niezłe pieniądze, miałem swoje plany, miałem swoje marzenia, chciałem budować takie centrum, takie dojo, pod Wrocławiem, zająć się ja personalnie sztukami walki i zająć się jednocześnie medycyną naturalną. I ściągnąłem jednego z Rosjan, z którym tu w Polsce ćwiczyłem tydzień. Ćwiczyliśmy o 5 rano i o 20, dwa razy dziennie po 2 godziny. I ten Rosjanin mi przekazał najwięcej wiedzy. Żaden mistrz, powtarzam, żaden po linii sztuki walki, Morio Higaona, czy wszyscy nie dali mi tyle wiedzy, tyle radości, ile mi dał ten Rosjanin. Czyli to był jakby przejście od karate, od firmy ochroniarskiej, która upadła. Przegrywałem z konkurencją, przegrywałem z zakładami pracy chronionej. Więc w którymś momencie przegrywałem i w którymś momencie zostałem na lodzie. Żona, piątka dzieci, dziecko specjalnej troski, bez środków do życia. I powiem panu tak, wtedy się poznaje przyjaciół. Ja ich miałem w całej Polsce mnóstwo. I byli tacy, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, tacy, którzy byli blisko mnie i merdali, ogonkiem kłaniali się po 10 razy, od tych nie było nigdy pomocy. Sami widzicie, życie pisze świetne scenariusze. Mamy tutaj człowieka, który z walki przeszedł na poprawę fizyczną, właśnie poprawie energii wewnętrznej, zewnętrznej organizmu ciała. Więc jak to wszystko
dziwnie się pląta, plata, prawda? Jakie los pisze fajne scenariusze. Od człowieka, który walczył pięściami, teraz człowiek walczy wiedzą, prawda? Z zakresu zdrowia, więc no, to jest... Transformacja. Ciągle musimy pracować nad sobą. Ciągle do końca życia. Jeżeli będziemy sobie odpuszczać, nic nie będzie. Staniemy się pasożytami, tak jak pasożytnictwo dzisiaj obowiązuje w całym świecie, w Polsce, w Europie Zachodniej. Wszyscy chcą, ale dać od siebie? Nie. W jedną stronę.